Cześć, z tej strony Krzysztof Twardoch. Witam Was na przedmiocie Python w zastosowaniach inżynierskich i naukowych, który będę miał przyjemność prowadzić wspólnie z kolegą Bogusiem Chilińskim. Witam wszystkich serdecznie. Jak również z kolegami Pawłem Chodkiewiczem oraz Mateuszem Żurawskim. Tak jak było powiedziane, Python w zastosowaniach inżynierskich i naukowych. Przedmiot ma mieć taki charakter bardziej praktyczny. Nie będzie to klasyczny kurs programowania. No, chcemy pokazać szeroki wachlarz możliwości Pythona ze wskazaniem na bogaty ekosystem bibliotek, bo Python na bibliotekach, że tak powiem, stoi, mówiąc kolokwialnie. Będziemy się koncentrować właśnie na strukturach danych tutaj na tym wstępnym przedmiocie, bo kontynuacja w pewnym sensie tego przedmiotu będzie dalej na zaawansowanym modelowaniu komputerowym z wykorzystaniem Pythona, ale o tym potem Wam Boguś powie. W każdym razie na tej części przedmiotu, na tym pierwszym przedmiocie związanym z Pythonem, będziemy się chcieli skoncentrować na tych zagadnieniach, które tutaj widzicie, przy czym przede wszystkim na strukturach danych, programowaniu obiektowym z wykorzystaniem bibliotek numerycznych, NumPy, symbolicznych obliczeń, SymPy, Pandas do przetwarzania danych i wizualizacji również, jak również dedykowane biblioteki jak Plotly, Matplotlib, czy też Bokeh. Jeśli chodzi z kolei o kwestie machine learningu, to będą na innym przedmiocie te zagadnienia poruszane. My może sobie wspomnimy o tych bibliotekach jak TensorFlow czy Keras, czy tam gdzieś jakieś statystyczne tematy zahaczymy, ale to nie będzie głównym tematem tego kursu. My się tu będziemy w większej mierze koncentrować na tych zastosowaniach inżynierskich, przetwarzaniu danych i na tym przede wszystkim. Właśnie, tak jak powiedziałem, będzie biblioteka omawiana i wykorzystywania obliczeń numerycznych, jak również obliczenia symboliczne będziemy uskuteczniać na tym przedmiocie. Będziemy sobie właśnie przetwarzać te dane i analizować je z wykorzystaniem biblioteki Pandas, która jest bardzo użyteczną biblioteką. No, wizualizować te dane, jak tutaj widzicie, ale nie tylko przy okazji Pandasa, jak po prostu również innych, takich jak Plotly, Matplotlib, czy też może Bokeh, która jest biblioteką interaktywną, pozwala wykresy zoomować, pracować na nich w czasie rzeczywistym, również ładnie generować i przygotowywać. Może też zahaczymy o bibliotekę NetworkX, pokazując możliwości modelowania sieci i systemów złożonych, jak na przykład sieci Barabasi Albert. Będziemy do tego używać Jupitera, czyli notebooka klasycznego, przy czym nie będziemy go stosować w tej takiej wersji, którą być może znacie poprzez stronę Jupiter.org. My będziemy chcieli go odpalać poprzez kokalka. Mamy stworzony taki swój autorski system, wykorzystujący również autorską bibliotekę, której praojcem jest wymieniony na początku kolega Boguś Hiliński, Dympy. I wszystko to robimy na kokalku. Zapoznamy Was z tym środowiskiem do obliczeń numerycznych, do nauki programowania, jak również matematyki obliczeniowej, która tu świetnie znajdzie zastosowanie w tych zastosowaniach inżynierskich, jak również naukowych. No i te zajęcia będą miały, moi drodzy, taki charakter live codingu. Nie będzie to taki typowy wykład, jakiś teoretyczny po tablicy. Będziemy tutaj siedzieli sobie przy komputerach i w czasie rzeczywistym próbowali rozwiązywać szereg różnych problemów. I tu na chwilę oddałbym głos Bogusiowi, który pokaże na koniec, na czym ten to live coding z wykorzystaniem kokalka miałby polegać. Także Boguś, oddaję tobie ekran. Dziękuję Krzychu za ekran. W takim razie pozwólcie, że przełączę. Włączam okienko właśnie w środowisku Kokalk, którego my zwykliśmy nazywać Kolak. Proszę bardzo, zobaczcie, mamy tutaj pojedyncze cele Jupitera. Ewaluacja, bardzo krótko wczytuję biblioteki. Tak, i zobaczcie, mamy wykonane tutaj szereg różnych obliczeń. Tak, wczytane modele, które są generowane w ramach
działania na tej bibliotece. Zobaczcie obliczenia symboliczne, które prowadzą do zdefiniowania modelu matematycznego, a następnie do znalezienia, do określenia jakichś cech dynamicznych rozważonego obiektu. Tak więc, jak widzicie, będziemy pracować tutaj w ten sposób, w taki sposób równoległy, gdzie wszyscy będziecie wykonywać, modelować praktyczne zagadnienia, praktyczne przykłady z wykorzystaniem pokazanych przez Krzycha bibliotek. Dzięki. Dzięki Bogu za prezentację. Ja się tu może jeszcze na chwilę przełączę na swój ekran. A to chyba tylko tyle, żeby pokazać tą bogatą sieć zastosowań Pythona. Raz jeszcze serdecznie zapraszamy na nasz przedmiot Python w zastosowaniach inżynierskich i naukowych. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.